Historia województwa podlaskiego. Pod redakcją Adama Dobrońskiego. Praca zbiorcza obejmująca okres od pradziejów do współczesności. We wstępie autor w skrócie przedstawia, jak kształtowały się granice Podlasia. Osobiście jestem zwolennikiem tej tezy, że nazwa Podlasie pochodzi od łacińskiego terminu polexiani, którym Wincenty Kadłubek nazywał organizujące tutaj swoje wypady plemię Jaćwingów. Kiedyś mylnie przypisywano Drohiczynowi funkcję, rolę grodu Jaćwieckiego. Oczywiście ten pogląd został już kilkanaście lat temu obalony. I w pierwszym rozdziale panie Krystyna Bieńkowska-Halina Karwowska zaczynają właśnie od opisu epok, tak? Starszej epoki kamienia, środkowej epoki kamienia, ze zwróceniem uwagi na znaleziska właśnie na tym terenie. Tutaj kościany przedmiot z Nowej Łupianki, Suraż, harpun, kościany. Po czym przechodzą do omawiania okresu wczesnego średniowiecza. Ja pokrótce tylko pokażę grodzisko w Haćkach, to znaczy na tym wzniesieniu znajdowało się kiedyś grodzisko. Tam byłem. Szczególnie bogatym archeologicznie terenem jest Mielnik i jego okolice. Tutaj przykład grota znalezionego w Niemi Rowie, ale także okolice Drohiczyna, gdzie w Cecelach oprócz 8 kurhanów znaleziono 555 grobów płaskich. Tutaj trumna kłodowa znaleziona w grochach starych. Ceramiczna forma odlewnicza znaleziona w Haćkach. Pokazywałem tak, pozostałość, to wzniesienie, na którym znajdowało się grodzisko. Pogranicze rusko-litewskie. Józef Maroszek i Jan Tęgowski. Józef Maroszek, niekwestionowany autorytet, jeżeli chodzi o historię. Historię Podlasia, autor wielu, wielu publikacji. I tutaj autorzy zaczynają pisać o Jaćwingach. Bardzo ciekawe jest zwrócenie uwagi na zespół kościoła i klasztoru franciszkanów stojący dzisiaj w Drohiczynie, a znajdujący się w miejscu niegdysiejszej cerkwi przeczystej narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Więcej na ten temat w osobnym filmiku na moim kanale. To jest właśnie ten kościół franciszkański Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w miejscu którego stała niegdyś
cerkiew. I jeżeli jesteśmy przy jaćwingach, to koniecznie trzeba zwrócić uwagę na uroczysko Kumat Komat, znajdujące się koło Brańska, również na osobnym filmiku na moim kanale. Kolejnym znanym epizodem był najazd jaćwingów z 1264 roku na ziemię krakowską pod wodzą Komata, którym plemię to ściągnęło na siebie wyprawę odwetową Bolesława Wstydliwego. Według tradycji nad Bronką pod Brańskiem miał zginąć Komat, którego kopiec grobowy zachował się na uroczysku nazywanym Kumat. I tak zwracają uwagę autorzy na to, jak jaćwingowie zostali wytrzebieni przez zakon krzyżacki sprowadzony na tę ziemię. Na ziemię polskie, tak. Tutaj bardzo ciekawa obserwacja, mianowicie taka, że w nazwach miejscowości pozostały ślady obecności jaćwingów. Na przykład nazwa wsi Kiersnowo pod Brańskiem, zamieszkanej przez Kiersnowskich, kojarzy się z Kiersnowią na Jaćwieży. I inne przykłady podane. Na przykład ród szlachecki Kobylińskich osiadł pod Tykocinem, używał jeszcze w XVI wieku imienia Giedejt lub Jedejta. Ostatni wódz jaćwiecki na ziemi Kmenów nosił imię Jedutus. Tak, Mazowsze. Zwrócenie uwagi przez autorów opracowań tej publikacji na to, że Łomża, Zambrów, chociaż obecnie znajdujące się w granicach administracyjnego województwa podlaskiego, faktycznie przynależały do historycznego Mazowsza. I wiele innych interesujących, bo tutaj jak powstało województwo podlaskie w 1513 roku, jako że był to proces kształtowania się, tak? W Toruniu 10 lipca 1520 roku Zygmunt I, król Polski, Wielki Książę Litewski,